Dzisiaj chciałbym dotknąć zagadnienia, które swoją powagą, swoim ciężarem daleko wykracza poza rozmiar takiego krótkiego felietonu, ale mimo wszystko trzeba ciągle do niego prowracać. Mianowicie chodzi mi o problem bardzo płytkiego życia duchowego większości naszego narodu. Dlaczego pomimo prawie tysiącletniej? Mówi się kultury chrześcijańskiej, mimo deklarowania katolicyzmu przez około 80 kilka, 90 kilka procent polskiego społeczeństwa, nie widać przejawów w chrześcijańskiego, można powiedzieć w typowym polskim domu, na typowej polskiej ulicy, nie widać moralności chrześcijańskiej w kontaktach wzajemnych Polaków, w kontaktach biznesowych, w wyborach politycznych i tak dalej, można by mnożyć te pytania. Naszą duchowość widać jedynie na jakichś nabożeństwach, jakichś uroczystościach religijnych, czy temu podobnych wydarzeniach, jak też na przykład przyjazd papieża, a dzień powszedni wygląda naprawdę bardzo siermiężnie, bardzo daleko od tego, co niesie w sobie chrześcijaństwo. Jako, że problem jest tak poważny i szeroki, dotyczy zdecydowanej, w moim przekonaniu, większości polskiego społeczeństwa, rozwiązania jego nie można upatrywać w jakichś tylko drobiazgach czy w jakichś źle rozłożonych akcentach, tak jak to było w przypadku socjalizmu, gdzie ciągle wmawiano nam, że ten zły owoc socjalizmu wynika z wypaczeń. Było znane takie hasło: socjalizm tak, wypaczenia nie. Można tu go parafrazować, że wmawia się nam Polakom, że to katolicyzm jest tą ostoją polskości, gwarantem tej polskości, tylko mamy się pozbyć jakichś wypaczeń, błędów niektórych księży czy biskupów. Ja myślę, że problem jest daleko poważniejszy, że za przyczynę takiego Słabego stanu życia duchowego Polaków odpowiada jakaś fundamentalna przyczyna w nauczaniu religijnym, którego się Polakom udziela. Jeśli szukać fundamentu, no to ten fundament znajduje się w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób człowiek zostaje chrześcijaninem. Jeśli tutaj jest wszystko dobrze. No, to można mieć nadzieję, że na tym fundamencie, tym właściwym początku, będzie już lepiej czy gorzej, ale budowane jakieś w miarę sensowne chrześcijańskie życie, chrześcijańska duchowość. Ale jeśli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, że w samym tym fundamencie, w tym początku, w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób człowiek zostaje chrześcijaninem, mamy błąd, to później już nie pomogą żadne, nawet najlepsze sztuki, kazania, książki, czy w ogóle dokonania księży, biskupów czy kogokolwiek innego. Jeśli człowiek nie będzie miał właściwego fundamentu położonego, to nic nie wyrośnie bez tego fundamentu. No, Jezus bardzo jasno mówił o tym, kiedy buduje się dom na skalę czy na piasku. Co więc przeciętny Polak sądzi o istocie chrześcijaństwa? Co sądzi o tym, w jaki sposób człowiek zostaje chrześcijaninem? Jestem przekonany, że gdyby taką sądę przeprowadzić wśród Polaków, to zdecydowana większość odpowiedziałaby, że człowiek zostaje chrześcijaninem przez chrzest, w wyniku chrztu rozumianego jako ten obrzęd pokropienia niemowlęcia wodą przy obecności księdza i przy wypowiedzeniu stosownej formuły. Taka jest też zresztą nauka Kościoła katolickiego, także tutaj większość społeczeństwa nie jest winna udzielania takiej odpowiedzi, tylko jest właśnie w ten sposób uczona. Drugie ważne pytanie, które leży u podstaw chrześcijaństwa, stanowi jego istotę, to pytanie o to, jak dostąpić zbawienia. Zresztą ono w sposób sztywny wiąże się z tym pytaniem, jak stać się chrześcijaninem. I tu znowu, gdyby spytać Polaków, przeważałyby odpowiedzi mówiące o jakichś czynnościach, jakichś zasługach, które człowiek musi wykonywać. Na pewno padłyby też yy, sakramenty, takie. Jak chrzest, msza i tak dalej, na pewno padłaby konieczność zachowywania przykazań, modlitwy, wiary, jakichś pobożnych uczynków, czy pobożnych myśli, i tak dalej. Wszystko to jednak byłyby działania człowieka, byłyby to zasługi człowieka, które mają nam zjednać przychylność Boga. Jeśli więc edukacja duchowa, religijna narodu polskiego w tych dwóch podstawowych Sprawach, czyli jak zostać chrześcijaninem, sprowadza się do tego rytuału chrztu. Jeśli o odpowiedź na pytanie, jak dostąpić zbawienia, mamy przepis na pobożne życie, mamy teologię mieszanki uczynków, sakramentów i wiary, to nic dziwnego, że mamy takie owoce jako myśl biblijną, która przeczy takiemu rozumieniu chrześcijaństwa jako jakiejś drogi zdobywania sobie kolejnych etapów czy kolejnych zasług, które mają być w końcu na sądzie dobrze ocenione przez Boga, byśmy za nie mogli uzyskać zbawienie. Podam Państwu jeden tylko werset z księgi psalmów, z psalmu 143, gdzie Dawid, człowiek bardzo pobożny, tak zwraca się do Boga. Nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. Nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. Ta myśl nie pochodzi tylko ze Starego Testamentu, ale ona stanowi jak gdyby wprowadzenie do Nowego Testamentu. Właśnie dlatego Jezus przyszedł na świat że nikt z ludzi nie był w stanie spełnić norm sprawiedliwości bożej wszyscy przed bogiem jesteśmy grzesznikami nasze życie to jest jak skrwawiona splugawiona szmata przed bogiem dlatego właśnie bóg posłał swego jedynego umiłowanego syna który był doskonały bezgrzeszny przyjął postać człowieka i dobrowolnie Poddał się tej karze śmierci fizycznej i oddzielenia od Boga Ojca, która powinna spotkać każdego z nas, kto by stanął na sądzie Bożym wraz ze swoimi uczynkami. Dlatego zbawienie, to zbawienie, które jest objawione w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, jasno jest ono nam przekazane, polega na przyjęciu prezentu od Boga. To On w Chrystusie dokonał wszystkiego co było konieczne dla naszego zbawienia. Ofiara Jezusa jest doskonała. Nikt nie może już nic dołożyć do tego, żeby przebłagać Boga za grzechy. Jedyne, czego Bóg od nas oczekuje, to zrozumienie właśnie tej swojej grzeszności, która sprowadza na nas potępienie. Inaczej mówiąc, byśmy uznali, że to, na co sprawiedliwie przed Bogiem zasługujemy, to piekło i uznania Bożego rozwiązania. Czyli życia darowanego nam za darmo, powtarzam się, ale jest to prawda ukryta w społeczeństwie polskim, dlatego tak mocno ją akcentuję, byśmy przyjęli to, co jest nam oferowane za darmo, przez osobiste zaufanie. Tak, Panie Jezu, chcę tego, co na krzyżu dla mnie zdobyłeś. To właśnie zrobił jeden z Łotrów, który był ukrzyżowany wraz z Jezusem. Miał wiele na sumieniu, dużo więcej niż przeciętny Polak, niż ja czy większość z Państwa, którzy mnie słuchają. Miał na sumieniu dużo więcej, ale kiedy z wiarą zwrócił się do Chrystusa, otrzymał przebaczenie wszystkiego, otrzymał zapewnienie raju. Tak samo jest z każdym, kto dzisiaj zwraca się z prośbą o zbawienie bezpośrednio do Chrystusa. Kiedy więc oceniamy ten bardzo lichy poziom duchowości Polaków warto wziąć pod uwagę to, czego jesteśmy nauczani na temat fundamentów, istoty, początku życia chrześcijańskiego. Bo jeśli tu jest błąd, to nic dziwnego, że z tak źle położonego fundamentu wyrastają złe czy nietrwałe owoce.